na temat tych wszystkich, można powiedzieć, nowości, które są i za chwilkę wkroczą w nasze życie, już za kilkanaście dni, tak? Pewnie wiecie, o czym mówię, czyli zmiana dyskontu, zmiana pakietów, no i będzie zapewne ich dużo mniej, zobaczymy ile. Na pewno kilka dni wcześniej będzie już o tym bardzo, bardzo głośno. Wiemy w tej chwili, że 17 października, czyli już niecałe dwa tygodnie, nastąpi zmiana cen. No i nie wiemy do końca, czy będą w dalszym ciągu pakiety takie, jakie, znaczy wartości pakietów takie, jakie są, czy też będą również zmniejszone, a być może w ogóle ratalne pakiety znikną i zostaną tylko za gotówkę, za 1000, 2, 3, bo takie oczywiście też informacje do nas płyną. O jakiej skali różnic mówimy? No, myślę, że może by to być 40, 50 albo nawet 60%, ponieważ po targach w Berlinie zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże. Ja Wam może tutaj pokażę parę zdjęć. Oto są, kto jeszcze nie widział, bo troszkę dodałem tych zdjęć, to są zdjęcia z Berlina, 20-23 września, tam kilkadziesiąt od nas osób również było, no i około 200, bo tyle było później na konferencji, było osób również z innych państw, ale głównie ze wschodu, tak? No bo stamtąd cały biznes się rozpoczął ładnych kilka lat temu, jak wiecie, 3 lata temu rozpoczęli zbiórkę poprzez crowdfunding udziałowy i wszystko po to, aby zebrać pieniądze na tak zwany ekotechnopark. I w tej chwili oczywiście pieniędzy już jakby nie brakuje, bo przecież cały sztab osób, który jest zatrudniony, ponad 120 w biurach projektowych, również w halach tych, w których składają modele, właśnie te i nie tylko, kolejne już są w trakcie. No i oczywiście na budowie w ekotechnoparku, gdzie trwają zaawansowane prace po to, aby jak najszybciej rozpocząć jeszcze w tym roku pierwsze testy właśnie na tych maszynach, które tu widzicie. Także tu dosyć dużo się dzieje intensywnie, w przeciwieństwie do konkurencji Hyperloop, która wystawiała się na targach. No my pokazaliśmy naprawdę klasę, pokazaliśmy konkretny sprzęt, nie jakieś imitacje, nie jakieś zdjęcie, jakieś nagrania z przyszłości, co może nas czekać, tylko przygotowali się i w bardzo krótkim czasie, praktycznie w 2 miesiące, zbudowali te modele, te prototypy w skali 1:1, absolutnie dopracowane, z pełną elektroniką, z pełnym wyposażeniem, także to nie jest lipa, to nie jest tylko obudowa, tylko sprzęt w pełni sprawny, z fajnymi siedzeniami i mówię z całym oprzyrządowaniem. Także to, jeżeli chodzi o to, Hyperloop, jak może wiecie czy nie, no naprawdę tutaj firma się nie sprawdziła dla nas dobrze, nie pokazali nic absolutnie oprócz ładnej scenografii, ładnego wystroju. Nie było żadnego modelu, nawet w jakiejś tam małej skali, były tylko po prostu filmy pokazujące jakieś te małe testy w Nevadzie na jakimś krótkim odcinku jakiejś tam zabawki. Więc nie jest to dla nas w tej chwili żadne zagrożenie, jesteśmy daleko, daleko z przodu przed nimi, co powoduje naprawdę, że możemy tutaj wejść z wielkim hukiem na świat, bo przecież o to chodzi, żeby jak najlepiej się do tego przygotować. A 39 lat przygotowań pana Anatolija Junińskiego, który całe swoje dorosłe życie był pewien, że ta technologia absolutnie zda egzamin, że będzie potrzebna w przyszłości. To też jest wizjoner, bo przecież 40 lat temu no jeszcze mało nawet aut jeździło,
Ruch był bardzo, bardzo niewielki, tym bardziej na wschodzie, bardziej. A już wiedział, że ten postęp cywilizacyjny spowoduje, że jednak tych pojazdów do komunikacji, do przewozu materiału będzie tak dużo, że stanie się to naprawdę uciążliwe, niebezpieczne, będzie wiele wypadków i to wszystko, wiele zanieczyszczeń i to wszystko po prostu będzie chciał po prostu zmienić, tak? I poprzez jego wytrwałość przez tyle lat oczywiście dotarł do tego miejsca, w którym teraz jest i dzięki temu mamy możliwość jeszcze nabywania w bardzo atrakcyjnych cenach udziałów poprzez crowdfunding udziałowy, który od 3 lat trwa. Zbierają fundusze na ten tak zwany ekotechnopark. Tu kolejny prototyp tak zwanego tramwaju na szynach, na szynie, taka można powiedzieć jak u nas kolejka górska. Ona jest na 17 miejsc, dwie siedzące, reszta stojąca. Tutaj jeszcze z boku Unibik. Na pedały, z tyłu są pedały dla jednej osoby. Oczywiście ta wersja może być wydłużona 4-5 osób. I tutaj po prostu pedałami wytwarzamy energię. Dzięki temu pojazd ten może się rozpędzić nawet do 60 km na godzinę, więc taki powiedzmy rower zabudowany na szynie. Fajny, fajny sprzęt i naprawdę niedrogi, bo podobno będziemy mogli takie Nibiki zakupić za około $1000. Ja tu sprawdzam pytania. Jaka jest różnica między Skyway Capital a Skyway Investor? Nie ma żadnej, to są spółki pokrewne, w których jest jeszcze RSW system, w których oczywiście grupa inwestorów sprzedaje dokładnie, w tej samej grupa kapitałowa Skyway sprzedaje dokładnie takie same pakiety, o takiej samej wartości. One się mogą różnić faktycznie. U nas na przykład nie ma pakietu za 250 w ratach, w RSW jest, ale jakby przeliczyć ilość środków, tak suma rat i podzielić to przez ilość tych udziałów, to na pewno będzie ta sama kwota jak u nas w Skyway Capital. No i Skyway Capital po prostu jest taką flagową firmą Anatolija Junickiego, więc tu mamy jakby, jeżeli chodzi o promowanie, najlepsze warunki, najlepszy plan wynagrodzeń, dlatego warto w tym kierunku iść i na Skyway Capital się bardziej zaangażować. Tu widzicie już takie ładne zdjęcie całego modelu tego Unibika. Otwierają się drzwi jak w starej syrence do środka, przynajmniej z tyłu na zewnątrz. Obok widzicie Roda Hooka z Australii. Partner nasz główny, który cały czas, oczywiście przez 4 dni na targach uczestniczył i udzielał wielu wywiadów, wielu autografów, wiele nagrań. Także no, podziwiam, że wytrzymał w tym wieku takie obciążenie, ale można, skoro się wierzy i człowiek zaczyna czymś żyć i robi to z pasją, to wtedy na pewno bardzo nie odczuwa się tego zmęczenia, który normalnie pewnie by przyszedł. Cóż ja chciałbym Wam powiedzieć jeszcze, no, jak wiecie, cała technologia niezwykle tania, oszczędna i ekologiczna, to jakby już wiecie, ja Wam jeszcze pokażę tutaj kilka zdjęć, ponieważ, a to jestem ja,
na targach w Berlinie zdjęcie z Radnym Hukiem właśnie. A cały ten sprzęt oczywiście już zaraz po targach, w poniedzieli, został przewieziony na Białoruś, gdzie od 4 do 6 października odbywają się jeszcze do jutra właśnie targi też technologii transportu drogowego. I oczywiście Skyway już tutaj miał dużo większe stanowisko. Tutaj jest nasza Natalia. W środku, obok mnie, jest Justyna Dubiel, no i Rod Hook przed wejściem na konferencję w lokalu, w takiej restauracji gruzińskiej w Berlinie. Gabi Nowak dokładnie nie wie, o co chodzi. No, pytałem się, czy jest ktoś nowy, czy nie. W każdym bądź razie oczywiście skrócę. Gabi, ty jesteś nowa, czy nie wiesz, o co chodzi, w sensie jakim? Napisz proszę. Aha. Skyway Capital jest niby trudniejszy wykup udziałów niż SWIG? No nie. Nie, nie. Ja nie jestem SWIG. Skyway Invest Group, tak? Nie jestem tam, więc do końca nie wiem, jak wygląda jakie są tam pakiety. Na pewno nie powinny być absolutnie inne. I nie powinno być to żadną trudnością. Mogą być inaczej rozłożone, mniej lub więcej rat, mniejsza lub większa kwota. Poza tym nie ma tutaj żadnego znaczenia. Ok, to jedziemy dalej. Tu jest zdjęcie również właśnie z tej konferencji, na której Rod Hook opowiadał troszkę swoją historię, jak to u niego się zaczęła ta przygoda ze Skyway. Mogę Wam dwa słowa powiedzieć. To oczywiście super, 51 osób. Tak, zapis jest włączony. Rod Hook na początku roku dostał informację, maila dostał od osoby, która mieszka w Australii, a pochodzi z Białorusi, właśnie o projekcie, który powstaje na tamtym terenie, nowej technologii. Jest bardzo duże zainteresowanie i czy nie chciałby zebrać więcej informacji na ten temat, ponieważ był ministrem transportu i infrastruktury w Ameryce, w Australii. W związku z tym osoba jak najbardziej odpowiednia i kompetentna do tego typu zadania. Więc no, Rod Hook myślał jakiś czas, co z tym zrobić, czy drążyć temat, czy odpuścić. Jak domyślacie się, oczywiście odpowiedział na maila, dzięki temu został skontaktowany z biurem i oczywiście przez dłuższy czas tutaj z dyrektorami, z prezesem Anatolim Junickim, głównym wykonawcą projektu, wiele, wiele przeprowadził rozmów, zanim przyleciał na Białoruś ze swoją ekipą i tam poznał całą technologię, przywiózł oczywiście grupę ekspertów z firmy MBM, która niezależna grupa oceniła tą całą technologię pod każdym względem i oczywiście ocena była na wielki plus, bo ta technologia nie ma sobie równych na świecie i od wszystkich konwencjonalnych innych odpowiedników jest wiele, wiele razy tańsza. Już nie mówię o tych wynalazkach nowych Hyperloop czy SkyTrain, pomysł, który rząd izraelski i NASA próbuje gdzieś tam wdrożyć, taka kolej magnetyczna też dosyć szybko, ale wszystko jest o kilkanaście razy droższe od naszych modeli.
Także tutaj też można powiedzieć, jeżeli takie osoby, zatem dzisiaj miałem parę osób takich troszkę sceptycznych i jeden chłopak z Ukrainy również przyjechał nawet, to znaczy przywiózł go Grzegorz Zieliński, tu pozdrowienia dla niego z Kielc, przyjechali do nas, także mogli pofatygować się. Też pokazałem to zdjęcie między innymi na prezentacji, czy takie osoby z pierwszych stron gazet Rosji mogłyby w coś mało cennego zainwestować swoje pieniądze i oczywiście przedstawiać tu swój wizerunek, bo przecież nie można by było używać na oficjalnych prezentacjach ich zdjęć i nazwisk, jeżeli nie byliby inwestorami i osobami wysoce zainteresowanymi tą technologią. Tak jak widzicie, Michał Delyagin, rosyjski ekonomista, politolog i były, przepraszam, doktor ekonomicznych nauk politycznych oraz Michał Kazin, były doradca prezydenta Władimir Żyrinowski, postać znana pewnie nam wszystkim, lider partii LDPR, Dumy Federacji Rosyjskiej, Sergiej Morozow, rosyjski mąż stanu, gubernator regionu Ulianowsk w 2006 roku i prezes holdingu Nowotrans i również wiceminister rosyjskiego transportu kolejowego. Więc osoby, niektóre bardzo kompetentne, tak jak Rod Hook, niektóre po prostu wysoko postawione i wiedzą, czują, gdzie tkwią wielkie pieniądze, wielkie możliwości i wielka szansa dla nich i oczywiście dalej jeszcze dla nas. Także tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o pakiety, to w dalszym ciągu, jak pamiętacie, tak one wyglądają i jeszcze do 17 października możemy z nich korzystać, wykupywać na raty. Warto też skorzystać z tego bonusu, czyli szybkie dwie wpłaty w ciągu 24 godzin, nieważne czy to będzie pierwsza i druga, czy piąta, szósta. Ważne, żeby w którymś momencie dokonać wpłat dwóch w ciągu 24 godzin. Dzięki temu albo zaprosić trzech partnerów, co też jest chyba najrozsądniejsze, bo partnerzy wasi mogą wziąć pakiet za $100. Jeżeli będzie ich trzech, to jest $300 co miesiąc, a wy z tego macie, jak wiecie, 15%, czyli $45. Można powiedzieć, że na pakiet ten niższy praktycznie albo na pół wyższego macie na ratę miesięczną, tak? Tylko dlatego, że w odpowiednim momencie poinformowaliście, ktoś zebrał informacje, których jest cała masa w internecie i na każde zawołanie wszystko można udostępnić. Tutaj nikt nic nie kryje i wszystko jest transparentne. Cały czas jest masę filmów nagrywanych na każdym etapie rozwoju tej technologii, więc słuchajcie, no tutaj nie ma absolutnie do czego się przyczepić. Jeszcze parę tygodni temu, gdy nikt na oczy nie widział tych maszyn, tych unibików, unigarów, no można było mieć jakieś malutkie wątpliwości, czy to czasem nie jest jakaś ściema, tak? No i my wiedzieliśmy, że nie, ale niektórzy mogli nie ufać. No myślę, że powinny się rozwiać wszystkie wątpliwości po takich materiałach, po targach, na które nie zaprasza się byle firemki, która gdzieś tam w garażu konstruuje jakiś wynalazek i chce się gdzieś tam przebić. Trzeba mieć odpowiednią historię, odpowiednie jakby zaplecze i no, reprezentować już bardzo wysoki światowy poziom. No i na pewno Skyway zaprezentował najwyższy poziom na targach. W przeciwieństwie do innych konstrukcji, które są przeżytkiem, to wszystko już jest, jeździ, tylko jest odnowione, odświeżone, takie odgrzewane kotlety.
były na targach spośród bodajże 2000 wystawców. No nic rewelacyjnego tam nie było, dlatego nawet nam się aż tak bardzo chodzić po tym całym obiekcie nie chciało. Głównie koncentrowaliśmy się na tym naszym punkcie i tam spędzaliśmy najwięcej czasu rozmawiając i zadając różne pytania, na które oczywiście tutaj zarząd i grupa dyrektorów absolutnie mogła na wszystko odpowiedzieć. Absolutnie bardzo, bardzo mili, ciepli ludzie, którzy cały czas nas tutaj o wszystkim informowali. Także te pakiety są dostępne. Ja proponuję wykorzystać jedną i drugą opcję i zrobić dwie szybkie wpłaty w ciągu 24 godzin i oczywiście polecić, bo będziecie mieli na swoje raty. 6 osób praktycznie macie na darmowy pakiet z ratą 100 dolarów, a w ramach tego możecie mieć 235 tysięcy udziałów, czyli po wejściu na giełdę 235 tysięcy dolarów minimum. Oczywiście jesteśmy pewni, że im dłużej te akcje już po wejściu na giełdę będziecie przetrzymywać, to one spokojnie dojdą i do 10 dolarów i 15, bo przecież historia pokazuje wiele firm wielkich, których akcje kosztują kilkaset dolarów i to w niezbyt aż takiej długiej przestrzeni czasu. Oczywiście każdy w ramach każdego pakietu otrzymuje certyfikat, który może wydrukować albo może otrzymać na wskazany adres. To kosztuje tylko 10 dolarów. Oczywiście to już jest papier wartościowy, więc warto to szanować. I tam są zawarte oczywiście numery naszych udziałów, naszych tych przyszłych akcji, od którego do którego, w jakim przedziale mamy ile, jaką wartość. Także tu jest to w ten sposób przedstawione. Jak kogoś stać, ktoś ma większe środki, to może wykupić jeden z wielu pakietów za gotówkę, nie tylko na raty, jeżeli nie chce myśleć, że co miesiąc trzeba wejść i tam kliknąć i opłacić, a opłaty w różny sposób można dokonać, czy kartą, czy AdviCash, czy Perfect Money, przelew bankowy, a najciekawiej w tej chwili wygląda opłata poprzez Bitcoin i ja na kanale YouTube moim Andrzej Pluta możecie znaleźć, w jaki sposób dokonać płatności poprzez Bitcoin, bardzo szybko wykorzystując tą metodę w ciągu paru sekund, mając Bitcoiny, jeżeli nie, to oczywiście można je nabyć na giełdzie. Coraz więcej osób w tym jest zaangażowanych i wiedzą, jak to wszystko przejść. Więc tutaj możemy mieć naprawdę prostą drogę do wszystkich opłat na całym świecie, czy to będzie Ameryka, czy Afryka, czy Chiny, nie ma z tym żadnego problemu. A propos Chin, oczywiście fajnie by było, jakby tam ktoś rozpoczął działania i rozpoczął budowanie swojego teamu, bo tam możecie mieć całą potężną organizację osób, które naprawdę potrafią wiele. I tutaj parę zdjęć jeszcze na koniec odnośnie. Godzina zleciała, nie wiem kiedy. Na Białorusi w tej chwili z targów, które trwają od 4 października, jak widzicie, bardzo dużo osób, duże stanowiska, nie to co w Berlinie, dosyć mała klitka, ale jaka duża oglądalność. Mamy tutaj jedno zdjęcie, tutaj właśnie ten prototyp Unicara, taki tramwaj na szynach. Mamy również kolejny, o proszę, ten Unibig w całej okazałości. Bardzo ładne zdjęcie. Także z każdej strony tutaj można było wyjść. No, duża przestrzeń, tak? No i tutaj również
Z drugiej strony cały ten model kolejny. Tutaj mamy od góry, to będzie pojazd jednoszynowy. Cały czas, jak widzicie, w koło masę zainteresowanych osób. Tutaj widzicie przekrój szyny, czyli tej struny. W środku jest zatopionych kilkaset takich strun, linek, które w specjalnie również opatentowanym betonie mają wytrzymywać ogromne naprężenia, temperatury. To wszystko ma mieć wytrzymałość nawet do 100 lat. No, co tu mamy? Silnik jeszcze również też był eksponowany. No nie było gdzie, wiadomo, go odpalić, ale tak będzie wyglądał jeden z silników. Takie silniki będą 4 albo 6, zależy do jakiego modelu. Na każde to jest jednocześnie koło z silnikiem, tak? Napęd elektryczny i tutaj od razu starczą hamulcową. To wszystko działa, to nie jest jakaś atrapa. My to widzieliśmy, dotykaliśmy, wszystko jest ok. I tu jeszcze taki jeden model też był wystawiany w Berlinie i na Białorusi. Jak widzicie, taki model zwiadowczy, czyli do monitorowania, taki można powiedzieć dron na szynach, nie? Będzie monitorował, będzie oczywiście nasłuchiwał. No, funkcji może mieć sporo zastosowań. To może być właśnie tego typu kamera, która będzie się po mieście przemieszczać. To nie musi być w jednym punkcie, ale można na całej długości, na całej jakiejś długiej ulicy oczywiście takie urządzenie też zastosować. Myślę, że fajny pomysł, taki mobilny, nie? No i tu mamy model w mniejszej skali tej kolejki podwieszanej na dwóch szynach. Tak to wygląda. Ono jest tutaj na bodajże 6 osób. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o całość. Parę zdjęć udało mi się chwilę przed webinarem umieścić, także widzicie, jak to wygląda. Teraz oczywiście, Natalia, napisz dokładnie datę, bo 20-24 bodajże, czy 20-23 jest październik w Rydze. Jest duży event właśnie organizowany przez Skyway, na którym będzie pewnie ładnych kilkaset, a może około 1000 osób. I na ten event oczywiście też zapraszamy grupę osób, jeżeli będzie wystarczająca grupa, trochę mało czasu, ale nie ma problemu, żeby wynająć jeszcze w tym czasie autokar i po prostu jechać na wycieczkę, zobaczyć na własne oczy, żebyście wy jeszcze zdążyli odpowiednio nabrać wiarę i przekonania po to, żeby jeszcze zaprosić tych niedowiarków i tych zastanawialskich do projektu, który naprawdę na świecie absolutnie zdominuje rynek transportu, transportu no niedrogowego, bo to nie na drodze jeździ, ale osobowego i towarowego, zawieszonego kilka metrów nad ziemią. Tak to wygląda. W sumie wszystko. Natalia, jeżeli jest coś do dodania, to napisz. Bardzo proszę. Pozdrawiam wszystkich oczywiście z Warszawy. Wczoraj w Warszawie mieliśmy kilkanaście osób, także też zaczynają troszkę aktywniej działać po tym okresie letnim. A oczywiście zimą myślę, że tym bardziej powinna być frekwencja, bo lepiej porozmawiać sobie i zaprosić osoby zainteresowane
na prezentację niż siedzieć w domu przed telewizorem i oglądać seriale. No to tyle w sumie na dzisiaj. Miło było, 55 osób, super, przebiliśmy pół setki. Gdzie odbędzie się w Łodzi 26 października spotkanie? W Łodzi oczywiście na ulicy Senatorskiej 24 przez 26, tak jak dzisiaj. Dokładnie szczegóły podamy jeszcze na Skype'ie, także śledźcie ten czat, tam podajemy wszystkie aktualności z małym wyprzedzeniem, więc można się do tego przygotować i po prostu kolejne osoby zaprosić. Prawdopodobnie jeszcze to potwierdzę do piątku, we wtorek znów będę w Warszawie o godzinie pewnie 18, taka najlepsza godzina na ulicy Dzielnej 10. Warszawa, to jest rejon metro, tam się zatrzymuję, akurat około metra jest niedaleko, Ratusz Arsenał. W tym miejscu wczoraj prowadziłem prezentację. Pozostałe miasta, jeżeli jesteście zainteresowani i w firmie już jakiś czas z nami współpracujecie, to chętnie oczywiście widzielibyśmy osoby kompetentne, które chciałyby prowadzić lokalnie w swoich rejonach prezentacje, żebyśmy też nie musieli ja czy gdzieś tam Natalia jeździć po całej Polsce do kilku osób. Nieraz warto spotkać się i porozmawiać w swoim gronie. Ale oczywiście najmocniejszą stroną powinny być takie webinary, bo każdy wie, jak to działa, nie wychodząc z domu. Teraz za oknem deszcz pada, leje od 2 dni, więc nieprzyjemnie gdziekolwiek wychodzić, a posłuchać przy komputerze nie ma problemu chyba dla nikogo, wysłać link mailem, Skype'em i porozmawiać przez godzinę, posłuchać przez godzinę, o czym my tutaj mówimy i czym się tak ekscytujemy, tak? No jest czym, dlatego mówimy. Mogę prosić o info, jak będzie wyglądać otrzymanie swoich akcji szczegółowo. Nie bardzo rozumiem, Gabi, tego pytania. Akcji szczegółowo. W tej chwili mamy udziały, nie jesteśmy na giełdzie jeszcze, więc spokojnie, akcje wejdą, jak będziemy na giełdzie. Najwcześniejsze prognozy za rok, ale myślę, że tak nie będzie, że to będzie półtora, może 2 lata. I to nie ma problemu, słuchajcie, w przyszłym roku, jak skończą się udziały, a komuś strasznie by cisło w kieszeni, to oczywiście firma będzie odkupywać, to nie będzie giełda wewnętrzna, ale będzie odkupywać od nas pakiety, udziały i odsprzedawać dalej dla osób i instytucji zainteresowanych, a takich nie brakuje z każdym dniem. Więc jakąś część będzie można jakby skonsumować. Natomiast patrzcie to na to przedsięwzięcie długofalowo. W okresie nawet kilku lat możecie mieć nie jeden dolar, ale kilkanaście właśnie z każdej akcji. Bo im lepiej firma się przygotuje teraz, oczywiście mogą rozpocząć proces wejścia na giełdę w momencie, gdy będą mieli obroty. W tej chwili nie ma zysków jako takich. Pieniądze pochodzą od nas w postaci crowdfundingu udziałowego na budowę i wszystkie te opłaty związane z ekotechnoparkiem i projektantów, bo przecież tam potężna grupa osób co miesiąc musi dostawać swoją pensję. A w momencie, gdy już rozpoczną się certyfikaty, a pierwsze w tym roku, to zaczną napływać zyski właśnie
z tego tytułu oraz również z planów, które przygotowują na różne odcinki, no i z testów, nie? A później oczywiście z każdego kilometra już pobudowanej trasy do firmy będzie wpadać 25% środków, zysków. Tak jest to przewidziane w umowach, więc z każdego kilometra 25% do budżetu Skyway, a później dla nas w postaci dywidend będzie to dzielone na akcjonariuszy. Także tak to wygląda w skrócie. Jeszcze jakieś pytania, czy nie? Napiszcie tutaj na koniec. Nie będę przeciągał, żeby nie zanudzać. Spóźniłem się z wejściem. Czy wiesz może, ile forma zmniejszy udział po 17 październiku? No nie wiem, wydaje mi się od 40 do 60% na pewno tak ceny polecą. Jeszcze nie jesteśmy pewni, czy będą w ogóle pakiety ratalne, bo mogą być za gotówkę. 1000, 2, 5, 10 tysięcy, czyli nie dla każdego już będzie kąsek do wzięcia. Dlatego wykorzystujcie ten czas albo wykupujcie kolejne pakiety, mniejsze, większe, na ile Was w tej chwili stać spokojnie, żeby wydać i zapomnieć o tym przez najbliższy rok, żebyście nie myśleli wyciągać za 2-3 miesiące, bo tak to jest bez sensu i tak się nie da, chyba że całe konto sprzedacie po cenie, która w tym momencie będzie obowiązywać, na przykład na koniec roku, to już jakby inna kwestia. Natomiast można jeszcze rezerwować pakiety. Rezerwacja też jest prosta, przechodząc przez proces zamawiania pakietu po prostu po przejściu do płatności. Nie dokonujemy tej płatności. Ten pakiet przez jakiś czas, nie wiem jaki, 2 tygodnie, 3 tygodnie, on po prostu wisi i czeka, aż go opłacimy i oczywiście w tym momencie wykorzystamy te stare warunki. Następne spotkanie tego typu bodajże jutro Justyna Dubiel prowadzi o 21:00, a ja w środę jak co tydzień 20:30. Tak to wygląda. Ja dziękuję bardzo w takim razie wszystkim słuchaczom. Miło było. No i do usłyszenia w całkiem niedługim czasie, a być może na żywo, jeżeli będziecie chcieli na przykład podjechać do Warszawy lub Łodzi. Pozdrawiam serdecznie.